Proszę Państwa, wydaje mi się, że już będziemy zaczynać. Także witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu i wykładzie z panem René Blokiem. Witamy pana serdecznie, pan René Blok. Tytuł dzisiejszego wykładu to jest Tworzyć jest rzeczą boską, multiplikować ludzką. Trochę myśli o historii multipli. Pan René Blok, jak już Państwo zdążyli się dowiedzieć z naszych tutaj ogłoszeń, informacji, w wieku 22 lat, w roku 1964 miał galerię, w której wystawiał po raz pierwszy takie tuzy dzisiejszej sztuki jak Gerhard Richter, Sigmar Polke, Wolf Woster, Joseph Beuys, Noam Pike, czyli to cała grupa fluxusu. Z tymi artystami współpracował i pewnie po spotkaniu będziecie mogli Państwo z nim bezpośrednio porozmawiać o jego doświadczeniach. Kuratorował wiele wystaw bardzo znanych, między innymi nawet na Biennale Weneckim w Niemczech. W tej chwili zajmuje się taką platformą sztuki tureckiej, którą prezentuje w swoim forum, które stworzył w Berlinie. To tak pokrótce, ponieważ nie będę tutaj rozciągał całej tej informacji. Ja się cieszę, że pan René Blok przyjął nasze zaproszenie parę miesięcy temu, kiedy rozmawialiśmy, znaczy pisaliśmy mailowo właśnie w sprawie tego, z naszego spotkania. Znalazł czas i przyjechał do nas do, można powiedzieć, chyba po raz pierwszy do Gdańska, tak? To jesteśmy tutaj w naszym skromnym, małym mieście. Gościmy taką wybitną postać sztuki światowej. Oddaję głos panu René Blokowi. Tłumaczyć będzie pani Marzena Guzowska. Już w zasadzie nasz nadworny tłumacz. Proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Któryś raz zawsze musi być pierwszy. We have chosen for this morning's lecture the multiples, the history of multiples, and I'd like to show you also some of my own production of multiples as I'm dealing in this subject since 45 years now. Na temat dzisiejszego prawnego wykładu wybraliśmy historię multipli i pokażę też między innymi Państwu swoje własne prace, ponieważ zajmuję się tym zagadnieniem od 45 lat. So I brought a lot of visual material with me and I hope you enjoy it. Przywiozłem ze sobą masę materiału wizualnego i mam nadzieję, że będzie się Państwu podobał. Once you have all my multiples, you have the whole of me. This is a sentence of Joseph Beuys when he produced quite a number of multiples in the late 60s. Jak już zgromadzicie wszystkie moje multiple, to będziecie mieć nie tylko je, ale i także mnie całego. Jest to cytat z Josepha Beuysa, który w latach 60. zajmował się multiplami. The subtitle of this lecture is Reminiscences of Attempts to Democratize the Art Market. Pod tytułem naszego dzisiejszego wykładu są
wspomnienia na temat prób demokratyzacji rynku sztuki. 10 years after Marcel Duchamp had declared the bicycle wheel his first ready-made work of art, Man Ray created one of his most famous works. Both this the object indestructible. 10 lat po tym, jak Marcel Duchamp ogłosił jako dzieło sztuki swoje koło rowerowe, Man Ray stworzył jedno ze swoich najbardziej znanych dzieł, obrzeg obiekt niezniszczalny, czyli coś, co jest jednocześnie i dające się zniszczyć, i nie dające się, znaczy niezniszczalne i niepokonalne jako dzieło sztuki. Both these artist objects involved the application of mass-produced, this to say, industrially manufactured components. Oba te dzieła sztuki korzystały z obiektów z produkcji masowej, czyli innymi słowy używały komponentów wytworzonych drogą przemysłową. Duchamp mounted the wheel and front fork of a bicycle onto a kitchen stool. Man Ray fixed the photograph of an A onto the oscillating pendulum of a metronome. Duchamp zamontował koło rowerowe i przedni widelec roweru do stołu kuchennego, a Man Ray umocował fotografię oka na poruszającym się wahadle metronomu. Through these and other readymades, Duchamp and Man Ray established a new aesthetic and a new dimension of artistic technique. Objects, multiplicable objects. Poprzez te ready-made Duchamp i Man Ray stworzyli czy ustanowili nowy rodzaj estetyki i nowy wymiar w technice czy w technologii artystycznej. Obiekty multiplikowalne. It was therefore logical and consistent that both these works eventually came to be mass-produced work of arts, multiples. Even thought this didn't happen until a few decades later, in 1964 and 65 respectively. Dlatego rzeczą jakby logiczną i nieuniknioną wydawało się to, że te dwa dzieła, dwie prace będą w ostateczności powielane na skalę masową, multiplikowane, a nawet będzie się chociaż i multiplikowane, chociaż dojdzie do tego dopiero kilka dziesięcioleci później w latach 1964-1965, odpowiednio dla każdego z obu artystów. The history of the multiple is closely related to the history of the object. The new techniques found immediate acceptance above all among artists who similar sociological attitudes to those of the Bauhaus and the Dada. Historia multipli jest bardzo ściśle złączona z historią przedmiotu w ogóle. Nowa technika natychmiast się przyjęła, a przede wszystkim przyjęła się pośród artystów o podobnym spojrzeniu socjologicznym, takich, którzy byli związani z Bauhausem i z ruchem Dada. World War II interrupted their development. The old ideas obtained a new buoyancy only in 1958, when Daniel Sperry founded Editions MAT, Multiplication Arts Transformable, with artists like Agam, Alba, Sperry, Duchamp, Gerstner, Mack, Man Ray, Munari, Roth, Soto, Tangley, and Vasarely took part in the collection 58. Ten ruch, ten rozwój przerwała II wojna światowa. Natomiast stare pomysły odżyły i można powiedzieć dopiero nabrały rozmachu w roku 1958, kiedy Daniel Sperry ufundował czy stworzył Editions MAT, Multiplication Arts Transformable, czyli zmultiplikowane dzieła i przenośne dzieła, multiplikowane i transformowane dzieła sztuki. A z kolei współpracowały i jakby poszli za tym tacy ludzie jak Agam, Albers, Berry, Duchamp, Gessner, Mack, Man Ray, Munari, Roth, Soto, Tingley i Vasarely i wszyscy oni wzięli udział w wystawie w kolekcji 58. All the objects appeared in an edition of 100.
The design was such that their appearance was changeable, so 100 variations arose from one basic idea. I wszystkie te prace wzięły udział w wystawie tak zwanej setki. Polegało to na tym, że były tak zaprojektowane, że za każdym razem, kiedy je montowano, można było montować je w innym układzie. Pozwalało to na 100 rozmaitych wariacji na ten sam temat, czy rozwijających tę samą ideę. A few years later, in 1962, George Matsunas founded his Fluxus edition with the aim of producing and distributing low-priced works of art in unlimited numbers. Hence, the origin of lots of all those small Fluxus boxes by Watts, Brecht, Ono, Matsunas, Hendrix, Knowles, Gautier, etc. Stąd wziął się z kolei pomysł kilka lat później, w roku 1962, kiedy George Matsunas ufundował działanie ruchu Fluxus, mające na celu produkowanie i dystrybucję nisko, znaczy przedmiotów artystycznych o niskiej cenie w liczbie praktycznie nieograniczonej. I stąd wziął się początek z tych wszystkich małych pudełeczek fluxusowskich z produkowanych przez, czy powiedzmy produkowanych, Watta, Brechta, Otto, Matsunasa, Hendrixa, Knowlesa, Vautiera i tak dalej. The Wietze Versand, founded in 1967 in the small German town Remscheid by Wolfgang Felisch, based on the same idea, went one step further. All products were distributed at a unique price of German mark, 8 German marks at that time, a price comparable to that of a paperback novel. Tę samą ideę, ale idąc jeszcze krok dalej, rozwinięto w roku 1967, zrobił to Remscheid Wolfgang Felisch, który korzystając ze starego pomysłu zaczął dystrybucję obiektów sztuki w cenie 8 marek niemieckich za sztukę, to jest wtedy była to cena paperbacka, książki w wydaniu kieszonkowym. The demand for some of the Wietze Versand object reached quite unexpected levels. We could mention, for instance, Beuys object Intuition, of which more than 8,000 pieces were sold during the first 5 years. I te obiekty Felisza miały nazwę Wietze Versand i nieoczekiwanie cieszyły się ogromnym powodzeniem. Można tylko powiedzieć, że na przykład Boisowski obiekt Intuicja osiągnął w cudzysłowie nakład 8000 sztuk sprzedanych w ciągu pierwszych 5 lat. In the second half of the 60s, the production and distribution of multiples became an important part of the art scene. Of course, this had been hoped for, but the response exceeded all expectations. W drugiej połowie lat 60. produkcja i dystrybucja multipli stała się istotną częścią sceny artystycznej. Oczywiście takie były też nadzieje, ale mimo tych nadziei to oddźwięk rynku, oddźwięk był nieoczekiwanie duży. The almost unlimited possibilities of fabrication offered by industrial development meant that industrial fabrication became an important component of many an artist's production. Numerous art galleries responded to artists' demand for a democratization and socialization of the art market by producing editions. Te prawie że nieograniczone możliwości fabrykowania, jakie stwarzała produkcja przemysłowa, sprawiły to, że produkcja przemysłowa stała się istotnym komponentem wielu artystycznych produkcji. Wiele galerii reagowało na ten rodzaj sztuki, na takie zapotrzebowanie i była to jakby reakcja na pożądanie ze strony rynku na demokratyzację i socjalizację rynku sztuki właśnie poprzez produkowanie całych serii wydawniczych. Tak to w cudzysłowie ujmijmy.
Later I shall explain how this demand was followed by economic restrictions which have not yet been overcome. Później omówię, jak to zapotrzebowanie ze strony rynku pociągnęło za sobą restrykcje ekonomiczne, ale jeszcze w czasie, na razie to nie nastąpiło. I na razie jeszcze nie udało się ich pokonać. Przepraszam. The demand for democratization of the art market was manifested by Victor Vasarely in 1954. In his essay Towards the Democratization of Art, he demanded that works of art be multiplied by machines. Zapotrzebowanie na demokratyzację rynku sztuki najlepiej ujął Victor Vasarely w 1954 roku, pisząc esej pod tytułem W stronę demokratyzacji sztuki. I żądał on, ażeby dzieła sztuki powielano w sposób mechaniczny, maszynowy. He said, yesterday the preservation of a work of art depended on the quality of the material supplied, the perfection of the technique and of the manual work. Today we are aware of the possibilities offered by renewed creation, multiplication and expansion. I Vasarely powiedział tak. Wczoraj zachowanie dzieła sztuki zależało od jakości zastosowanych materiałów, doskonałości techniki i od pracy manualnej. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę z możliwości, jakie możemy osiągnąć odtwarzając, powielając kreacje, multiplikując i w ten sposób dokonując ekspansji. Therefore, just like the craftsman's manual skills, the muse of the unique work of art will disappear, and finally, thanks to the machine, the multiplicable work of art will triumph. Dlatego, tak jak, czy podobnie jak umiejętności manualne rzemieślnika, zniknie też mit wyjątkowości dzieła sztuki, które ostatecznie zniknie przez to, że będziemy teraz stosować maszyny, multiplikacje w produkcji i w ten sposób będzie triumfowała sztuka. We have no fear of the new tools offered to us by engineering. Only in our own time can we live authentically. In order to satisfy the massive demand from all over the world, widespread diffusion is necessary. Nie obawiamy się zupełnie nowych narzędzi, jakie daje nam możliwości inżynierów. Tylko w naszych czasach możemy żyć autentycznie. Po to, żeby zaspokoić ogromne żądania ze strony rynku, z całego świata, żeby zaspokoić żądania całego świata, które są szeroko, możemy rozpowszechniać i rozprowadzać wszystko to, co jest konieczne. So far Vasarely in 54. To był Vasarely w roku 53. As early as in 1936, Walter Benjamin analyzed the new challenges which artists were facing through new techniques such as film and photography. A już w roku 1936 Walter Benjamin analizował wyzwania, które stoją przed artystami w obliczu nowych technik, takich jak film i fotografia. In his essay, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, he comes to the conclusion that the new techniques invariably mean a loss of the aura of the work of art. W swoim eseju Dzieło sztuki w czasach reprodukcji mechanicznej dochodzi do wniosku, że nowe techniki nieodwołalnie oznaczają utratę aury dzieła sztuki. What the aura of a work of art has represented up to now, the single existing testimony of an artistic act of creation, will be pushed out by its industrially produced multiplicity. To, co dotąd reprezentowała aura dzieła sztuki, to pojedyncze, istniejące świadectwo kreacji artystycznej, teraz zostanie zepchnięte
czy wypchnięte, wyparte poprzez przemysłowo produkowane multiple. Instead of a work, an idea steps in. Zamiast dzieła sztuki zaczyna wchodzić na scenę idea. The artist exchanges the social role of a genius with that of an inventor. Artysta zamienia swą rolę społeczną geniusza na rolę wynalazcy. The role of an ingenious creator with that of a thinker. A rolę genialnego twórcy na rolę myśliciela. And thus we get back to Duchamp and the ready-mades he invented at the beginning of the 20th century. I w ten sposób wracamy do Duchampa i jego ready-made'y, jego ready-made'ów, które powstały na początku lat 1920. Half a century later, in 1965, opposing Calvin Tompkins as a time when more and more artists were following his lead to despersonalize and dematerialize art, to withdraw it from those commonplaces judgment of beautiful or ugly, Duchamp said. Około pół wieku później, w roku 1965, i jakby przeciwstawiając się Calvinowi Tompkinsowi, w momencie, kiedy coraz więcej artystów podążało za jego przykładem depersonalizacji i dematerializacji sztuki, i jakby aby odsunąć się czy wycofać się z takich potocznych osądów podziału na albo brzydkie, albo ładne, Duchamp powiedział. So Duchamp, the ready-mades were a means of getting away from the exchangeability and monetization of works of art which had just emerged at that time. The original work is sold in art and in art only, and it acquires in art aura. But in my ready-mades, a replica does it equally well. I cytat z Duchampa. Ready-made były środkiem umknięcia wymienialności monetaryzacji dzieła sztuki, która właśnie się w tamtym czasie pojawiła, ta tendencja. Oryginalne dzieło sztuki jest sprzedawane i jest tylko jakby w obszarze sztuki i w ten sposób nabiera artystycznej aury. Natomiast ready-made jako repliki robią to równie doskonale. In the catalog of the exhibition The Century of the Multiple, which took place in Hamburg in 1994, Stefan Germer throughoutly investigated Duchamp's position regarding the further development of art and came to this conclusion. W katalogu wystawy Stulecie Multipli, która miała miejsce w Hamburgu w 1994 roku, Stefan Germer bardzo dokładnie przeanalizował pozycję Duchampa z punktu widzenia późniejszego rozwoju sztuki i doszedł do następujących wniosków. The idea of the artistic oeuvre vanished together with the original and the notion of an artist as a creative individual. In what should the oeuvre of an artist exist if he values the act of choice only and not the chosen objects? Idea artystycznego dzieła, czy dzieła sztuki, zniknęła wraz z oryginalnością i pojęciem artysty jako twórczej jednostki. To, co winno było być dziełem istniejącego artysty, istnieje, to, co winno być dziełem artysty, istnieje, jeśli oparte jest o akt wyboru, jedynie akt wyboru, a nie o wybrany konkretny obiekt. How can a work be formed if the original has disappeared? Jak może zatem powstać, utworzyć się, jak można stworzyć dzieło sztuki, skoro zniknął oryginał? Duchamp's reply was astonishingly simple and logical through reproduction. Odpowiedź Duchampa była zaskakująco prosta i logiczna. Poprzez reprodukcję. He was aware that an oeuvre was always a fiction which subsequently produces a coherent whole by means of a choice made from whatever comes to hand.
Miał świadomość tego, że dzieło zawsze było fikcją, która z kolei produkuje jakby spójną całość metodą czy drogą wyboru spośród rzeczy, które w tej chwili mamy w ofercie, z których możemy skorzystać. Generally, two processes are being favored here: the design and the finish of the work. Zasadniczo uwypukla się tutaj dwa procesy: moment projektowania i wykończenia dzieła sztuki. Both are abstractions, as they compress artistic work into two processes which cannot be observed, but which need to be reconstructed through retrospective viewing. Oba z nich to są abstrakcje, ponieważ jakby zacieśniają dzieło sztuki do dwóch procesów, których nie da się zaobserwować, ale które trzeba zrekonstruować poprzez spojrzenie retrospektywne. And this is precisely what Duchamp did. By means of reproduction, he transformed his work into an oeuvre, consciously constructing what gallery owners, art historians, and museums do consciously when reconstructing a work of an artist. I to właśnie dokładnie zrobił Duchamp. Poprzez reprodukcję dokonał transformacji swojej pracy na dzieło, świadomie konstruując to, co właściciele galerii, historycy sztuki i muzea robią nieświadomie, kiedy konstruują pracę jakiegoś artysty. Duchamp's books from 1914 already shows us that an oeuvre can be constructed through multiplication. I pudełko Duchampa z 1914 roku już pokazuje, że dzieło sztuki może być konstruowane poprzez multiplikację. The artist who took up and transplanted Duchamp's theories in the most consistent manner were those who can be considered part of Fluxus and the Fluxus environment. Artystami, którzy podjęli i przeszczepili teorię Duchampa w najbardziej spójny sposób, byli ci, których uznajemy za osoby czy artystów związanych z Fluxusem i z otaczaniem Fluxusu. For many Fluxus artists in the 60s, what counts is not the work, but exclusively the event. Dla wielu artystów Fluxusu w latach 60. tym, co się liczy, nie jest samo dzieło, ale wyłącznie zdarzenie. Actions and performances of musical pieces and concerts were to abolish the division between the artist and the audience, between art and life. It was a claim for creativity on the part of the viewer. Akcje, performance, przedstawienia muzyczne, koncerty, wszystkie miały znieść podział na artystów i na publiczność, na podział między życiem i sztuką. Były roszczeniem wobec kreatywności, czy postulatem kreatywności ze strony widzów. You will take part only if you continue this piece, this principle. If not, you are just a casual observer, wrote Adi Köpke on many of his objects and paintings. He often wanted his work to be understood only as a stimulation. I teraz jest cytat. Będziesz mieć możliwość udziału pod warunkiem tylko wtedy, kiedy będziesz kontynuował to dzieło sztuki. To jest zasada. Jeżeli nie, będziesz tylko i wyłącznie obserwatorem. Pisał Adi Köpke na temat wielu swych przedmiotów i obrazów. Chciał zawsze, aby rozumiano jego pracę jedynie jako stymulację. Robert Filliou was similarly seductive in his joint work with, developed together with either close friends or the casual audience. The main desire of this artist was to set free the viewer's creativity. Podobnym kusicielem był Robert Filliou w swojej praca wspólna z wielokropek,
I z reguły te prace wspólne były robione przez artystę i jego bliskich przyjaciół, albo artystę i przypadkowych widzów, przypadkową publiczność. I głównym pragnieniem tych artystów było uwolnienie potencjału twórczego widza. George Mačiūnas, who was born in Lithuania, understood himself as the central motor of the Fluxus movement. George Mačiūnas, urodzony na Litwie, widział siebie jako centralną siłę napędową ruchu Fluxus. He established the Fluxus headquarters in New York and attempted to coordinate and guide Fluxus activities over several years. Wkroczył do biura Fluxusu, do centrali Fluxusu w Nowym Jorku i próbował i ośmielił się koordynować działania Fluxusu przez 7 lat. At that time, Mačiūnas was a radical follower of socialist goals. W tamtym czasie Mačiūnas był, wyznawał cele, idee socjalistyczne. He was close to the Russian post-revolution left movement and demanded the abolition of bourgeois art and the art market system. Bardzo blisko był związany z rosyjskim postrewolucyjnym ruchem lew i żądał zniesienia sztuki burżuazyjnej i likwidacji rynku, całego systemu rynku sztuki. Mačiūnas understood Fluxus as a collective. What was decisive wasn't the individual authorship of the work of art, but the fact that the form of its appearance was as anonymous as possible. Dla Mačiūnasa Fluxus to był kolektyw. Co było istotne, to nie indywidualne autorstwo dzieła sztuki, ale fakt, jak wygląda jego forma i to, że to dzieło sztuki jest najbardziej anonimowe, jak to tylko możliwe. The transportation was... The artist was claimed to be the supplier of ideas. The transportation was carried out through Fluxus. This means through Mačiūnas. The copyright belonged to Fluxus, and Fluxus was responsible for the production and the distribution. Artysta, jak twierdzono, był dostawcą idei, dostawcą pomysłu. Transport tychże idei, przeniesienie idei odbywał się poprzez Fluxus, to znaczy przez Mačiūnasa. Prawa autorskie należały do Fluxusu i to Fluxus był odpowiedzialny za produkcję i dystrybucję. This is how all these numerous cubes, boxes, suitcases were created. All marked with a label designed by Mačiūnas. Also planned as unlimited editions of low-cost items, most of the Fluxus products were made according to requirements and the number of pieces actually fabricated was relatively low. I dzięki takiemu właśnie, takiej postawie powstały rozliczne kuby, pudła i walizki. Wszystkie oznakowane metką zaprojektowaną przez Mačiūnasa. Chociaż planowano je jako edycje nieograniczone i o bardzo niskiej cenie jednostkowej, większość z produktów Fluxusu były tworzone dokładnie do stawianych im wymagań, a faktyczna liczba przedmiotów, które zostały wytworzone, jest stosunkowo niska. Mačiūnas' socialist predispositions to upset the art market had to remain an utopia. Predyspozycje czy pragnienia Mačiūnasa, żeby wywrócić do góry nogami rynek sztuki, niestety pozostały w sferze utopii. In order to build up an alternative system for the distribution of art, more capital, more experience, and also more connections were needed. Po to, żeby stworzyć alternatywy system dystrybucji dzieł sztuki, potrzeba było jeszcze więcej kapitału, jeszcze więcej doświadczenia i jeszcze więcej koneksji. And last but not least, his ideas were doomed to failure, because they did not receive sufficient and
continuous support from the artists themselves over a longer period of time. A na koniec, choć to nie znaczy, że to jest najmniej istotny powód, idee Matiunasa były skazane na klęskę, ponieważ nie zostały właściwie przyjęte i nie były, nie uzyskały bez nieustannego, stałego poparcia ze strony artystów w długim okresie czasu. Matiunas eventually turned to other tasks, above all to the development of a co-op system for the acquisition of studios and lodgings for artists. One can say that he was the inventor of the artist district Soho in Manhattan. W ostateczności Matiunas oddał się innym zadaniom, przede wszystkim tworzeniu kooperatywów do nabywania pracowni i miejsc, gdzie mogliby mieszkać artysty. Artyści, można powiedzieć, że można by uznać, że jest on jednym z twórców dzielnicy artystycznej Soho. In 1968 Joseph Beuys finished the Everest 2-1, which could be called his first classical multiple and which was quite clearly still within the Fluxus context. W 1968 roku Joseph Beuys ukończył swoją pracę Everest 2-1, które można określić jako jego pierwszy klasyczny, jego pierwsze klasyczne multiple tego artysty i które wciąż jeszcze osadzone było w kontekście Fluxusu. We also considered it complete only when one of the two bottles of water had been drunk up and the crown cork thrown as far away as possible. The instructions for use are printed on the lid of the small wooden box, which serves as packaging. Alptor uważał, że dzieło będzie skończone dopiero wtedy, kiedy jedna z dwóch butelek zostanie opróżniona, wypita, a nakrętka zostanie odrzucona tak daleko, jak to możliwe. Instrukcja użytkowania była wydrukowana na pokrywie małej drewnianej skrzynki, która służyła jako opakowanie. Quite often the multiples of boys originate from actions. This is also the case in one of his major works, Silver Basin and Basin ohne Haber, Silver Broom and Hairless Brooms, which must be seen in direct relationship with the action Ausfegen, Sweep Out, that took place on 1st of May 1972 on Karl-Marx-Platz in West-Berlin. Bardzo często multiple Beuysa miały swoje źródło w konkretnych akcjach. I tak było w przypadku jednej z jego głównych prac, srebrne, miotły srebrne i bezwłose, które należy postrzegać w bezpośrednim związku z akcją wymiatania, która miała miejsce 1 maja 1972 roku na placu Karola Marksa w Berlinie Zachodnim. This was a street spectacle in which Beuys was helped by two of his students, an Asian and an African. While he swept together the rubbish, they filled it into plastic bags. To było przedstawienie uliczne, które Beuys wykonał w towarzystwie dwojga swoich studentów, jedno z Azji, a drugie z Afryki. I w czasie akcji zmiatali do plastikowej torby śmieci z ulicy. These plastic bags with a stamp, so can the Parteiendiktatur überwunden werden, how the dictatorship of the parties can be overcome, were also produced by Beuys as multiple, 1,000 were fabricated. I takie plastikowe torby z pieczątką, oto w ten sposób partie dyktatorskie można pokonać, zostały przez Beuysa wyprodukowane jako multiple w nakładzie 100 egzemplarzy. In a conversation with Jörg Schellmann and Ben Grieser about his multiples, Beuys said, art is not really just for the sake of improving cognition in a direct way. Art produces a more in-depth cognition of the experience. Something more than just the logically comprehensible must be happening. W rozmowie z Jörgiem Schellmannem i Bernden Grieserem na temat swojej sztuki Beuys powiedział, cytat,
sztuka to nie jest tak właściwie tylko po to, żeby poprawić zdolności poznawcze w sposób bezpośredni. Sztuka pozwala na dogłębne, głębsze poznanie drogą doświadczenia. Coś, co jest to coś więcej niż daje się pojąć logicznie i jest to coś, co nie, przepraszam, jest to coś więcej niż dałoby się pojąć logicznie w postaci jakichś wydarzeń. It is multiple voice or means of dissemination of both aesthetic and political messages. Later he interpreted them wholly as a political message. W swoich multiplach Beuys, czy swoje multiple, Beuys często postrzegał jako sposób propagowania zarówno swoich idei czy przekazów artystycznych, jak i politycznych. Z czasem już zaczynał je interpretować całkowicie w kategoriach politycznych. In the Homburg catalog I mentioned earlier, Stefan Görmer points out essential differences between Beuys and other Fluxus artists. W katalogu hamburskim autorstwa, o którym już mówiłem wcześniej, Stefan Görmer wylicza podstawowe różnice między Beuysem i innymi artystami kręgu Fluxus. Beuys improved his science by reversing the process which Fluxus artists applied, where they tried to blur the boundary between art and life by making the aesthetic aspect banal. He tried to make the banal aesthetic by releasing it from its original function and giving it a significance of its own within the context of his oeuvre. Cytat. Beuys poprawił jakość swoich znaków, odwracając proces, który stosowali artyści Fluxusu. Podczas kiedy oni starali się zatrzeć granice między życiem i sztuką poprzez banalizację aspektu estetycznego, on akurat robił odwrotnie, to znaczy banalny czynił estetycznym, uwalniając przedmiot od funkcji oryginalnych i nadając specjalne znaczenie, jego własne znaczenie w kontekście dzieł, które tworzył. Beuys felt that the Fluxus criticism was too one-sided. He thought that their constant occupation with the boundary between art and life would lead not for its dismantlement, but rather to its affirmation. Beuys czuł, że krytycyzm Fluxusu był jednostronny. Uważał on, że ciągłe okupowanie granicy między życiem a sztuką w ostateczności doprowadzi do jej rozmontowania raczej niż do afirmacji. Anyhow, in association with the multiple, the differences became obvious. For many Fluxus artists, the multiple was a means whereby one could stimulate the recipient's centrality and creativity, whilst at the same time remaining invisible as an art object. Even better, whilst this process is occurring, the object should disappear. W każdym razie, jeśli chodzi o multiple, to różnice są, czy stały się oczywiste. Dla wielu artystów Fluxusu multiple był środkiem, którym można by stymulować wrażliwość widza i jego zdolności twórcze, a w tym samym czasie ten obiekt jakby stawał się niewidoczny jako obiekt, jako taki, jakby zanikał. A nawet jeszcze szli dalej, w czasie trwającego procesu obiekt powinien w ogóle zniknąć kompletnie jako pojęcie nawet. Beuys multiples have a more complex structure. They aim at a mobilization of memories and associations. They start from a conception in which the meaning doesn't coincide with the direct appearance, but now, at this instant, appears only as a trace, reference, suggestion of an earlier appearance. They rest mainly on direct central experience rather than on suggestive power of science. Multiple Beuysa miały bardziej skomplikowaną strukturę. Ich celem była mobilizacja wspomnień i skojarzeń,
wywodziły się z koncepcji, w której znaczenie nie musi współgrać z bezpośrednim wyglądem, a nawet, jak w niektórych przypadkach było, wygląd jest tylko, śladem, punktem odniesienia czy sugestią poprzedniego wyglądu. Cała reszta opierała się na bezpośrednim doznaniu zmysłowym, bardziej niż na jakiejkolwiek sugestywnej sile znaku jako takiego. Amidst the production and the distribution of multiples. Produkcja i dystrybucja multipli. Amidst and parallel to the euphoria of gradually democratized art production, the idea of the art fair was born. W samym centrum, czy może równolegle do euforii związanej ze stopniową demokratyzacją produkcji artystycznej, pojawiła się idea targów sztuki. 17 art galleries were united in the Verein Progressiver Deutscher Galerien, Association of Progressive German Art Galleries. Their goal being to open new sales opportunities for young German art. 17 galerii połączyło się w Stowarzyszenie Progresywnych Galerii Sztuki Niemieckiej, których celem było otwarcie czy stworzenie nowych możliwości sprzedaży dla młodych niemieckich artystów. The first art fair took place in Cologne in 1967 and the response of the public was quite unexpected. The visitors were mostly young people who wanted to inform themselves and also immediately acquire low price work of art. Pierwsze targi sztuki zorganizowano w Kolonii w roku 1967 i oddźwięk wśród publiczności był wręcz nieoczekiwany. Odwiedzającymi byli w większości młodzi ludzie, którzy poszukiwali z jednej strony informacji, a z drugiej strony chcieli bezpośrednio kupić dzieła sztuki o niskich cenach. The Colonia Art Fair was repeated and within the next few years this idea was copied in a number of other cities. I mentioned Basel, Paris, Madrid, more recently London, New York. Szybko targi kolońskie znalazły naśladowców w innych miastach i przez kolejnych kilka lat targi organizowano w takich miastach jak Bazylea, Paryż, Madryt, Londyn czy Nowy Jork. Obviously, galleries and artists also showed their new editions of multiples at these fairs and logically enough soon began to consider the idea of organizing a special art fair for multiples. Oczywiście galerie i artyści pokazywali także swoje nowe edycje multipli na takich targach i całkiem logicznie zaczęto rozważać pomysł zorganizowania specjalnych targów sztuki dla multipli. The first fair of this kind was the Fachmesse für multiplizierte Kunst, specialized fair for multiplied art, in Berlin in 1972. Pierwsze tego typu targi zorganizowano w Berlinie w roku 1972. Miały tytuł Specjalistyczne targi sztuki multiplikowanej. It was there that Richard Hamilton presented his object, The Critic Loves, which was declared the multiple par excellence by the publishers of Edition Matt, the artist Karl Gerstner and Daniel Spurry. I to właśnie na tych targach Richard Hamilton zaprezentował obiekt Krytyk się śmieje, który został określony jako multiple par excellence, a określenia tego użyli wydawcy Edition Matt, a także artyści Karl Gerstner i Daniel Spurry. Its creation was long and drawn out, governed by chance and regarding the limits of utilization of industrial production, opposed to, say, Victor Vasarely's euphoria. Jego produkcja była długa i rządził nią przypadek, a sądząc po ograniczeniach wykorzystania możliwości produkcji przemysłowej,
było to jakby zaprzeczeniem tego, co powodowało euforię u Wiktora Wasereviego. Distribution is a decisive element, not production. Okazało się, że elementem decydującym jest dystrybucja, a nie produkcja. To make industrial production profitable, one needs large editions. And to sell these, one requires a worldwide distribution, as well as a need for these art products on part of the buyers. A żeby produkcja przemysłowa przynosiła zyski, potrzeba dużych nakładów, dużych sali produkcyjnych, a po to, żeby je sprzedać, potrzeba dystrybucji na całym świecie, a także zapotrzebowanie na te produkty, czy produkty artystyczne, oczywiście na pożądanie tych produktów ze strony konsumentów, potencjalnych kupców. It happened once, when a simple object, Intuition, by a world famous artist, Joseph Beuys, was offered for the price of a paper book novel, 8 German marks, and reached a signed edition of about 20,000. Unfortunately, however, this is not the usual pattern. Zdarzyło się raz, kiedy prosty obiekt, Intuicja, stworzony przez światowej sławy artystę, czyli Josepha Beuysa, zaoferowano do sprzedaży po cenie książki paperback, czyli te 8 niemieckich marek, to wtedy, w tej sytuacji, nakład tego obiektu osiągnął około 20 tysięcy. Niestety to się już nigdy więcej nie powtórzyło. Distribution problems in the case of multiples. Problemy dystrybucyjne w przypadku multipli. In justifying the production cost of his multiple, Richard Hamilton made the following comment. Uzasadniając koszty produkcji swoich multipli, Richard Hamilton skomentował to w ten sposób. The product, packaging and design form, a cycle, the product, packaging and design form a cycle in the manufacture of consumer goods. In my experience and practice in art, there is nothing which would indicate that the same cycle couldn't be applied to the category of objects which we call art. Cytat. Produkt, opakowanie i projekt formują cykl w procesie produkcji dóbr konsumenckich. Z mojego doświadczenia i praktyki wynika w obszarze sztuki, że nic nie wskazuje na to, aby nie dało się powtórzyć tego samego cyklu do kategorii przedmiotów, które my nazywamy obiektami sztuki. This is perfectly true, but there may be consequences. Even if one wishes to involve industrial production, one cannot do so in the fabrication of unique art and only seldom in the fabrication of multiples. The industrial apparatus aims at mass production and cannot be applied in a profitable manner to medium editions. We are talking here of editions up to 500. Nawet jeśli ktoś chciałby wykorzystać proces produkcji przemysłowej, to się nie da tego zrobić przy produkowaniu unikatowych dzieł sztuki, a jedynie rzadko udaje się to przy produkcji multipli. Aparat przemysłowy nastawiony na produkcję masową nie daje się w sposób przynoszący zyski zastosować do tak zwanych edycji czy nakładów średnich, gdzie mówimy o serii produkcyjnej na przykład wielkości 500 sztuk. If the multiple, particularly one conceived of modern synthetic or plastic materials, requires an industrial production process, and I understand industrial production as non-manual and therefore mechanical production, the distribution of large editions through the existing distribution channels is not possible. Jeżeli multiple, szczególnie takie, które pomyślano, by stworzyć je z materiałów syntetycznych czy z materiałów takich jak plastik, wymaga produkcji przemysłowej, a przez produkcję przemysłową rozumiem tutaj pracę nieręczną, a zatem mechaniczną, produkcję mechaniczną,
Tak, tak, więc jeśli taki produkt, to wtedy jego dystrybucja na dużą skalę poprzez istniejące kanały dystrybucyjne okaże się niemożliwa. An additional difficulty is a prevailing unique art mentality of the collectors. Even today, it is still simpler and more profitable for a publisher of multiples to produce a multiple in a small edition and sell it at a high price rather than to issue a large edition and then still not be able to sell it cheaply and, as if this wasn't enough, have to pay additional high cost for storage. Dodatkową trudnością, jaka się tutaj pojawia, jest mentalność kolekcjonera. Nawet dzisiaj jest prościej i w sumie bardziej zyskownie dla jakiegoś wydawcy czy producenta multipli wyprodukować multiple w małym nakładzie i sprzedawać je po wysokiej cenie, niż produkować duży nakład, dużą liczbę multipli i wtedy po prostu nie mieć możliwości ich sprzedaży nawet po cenie niższej. A jeśli jakby tego jeszcze było mało, to w tej wielonakładowej produkcji multipli pojawia się problem kosztów magazynowania. Let us stay with our example, the object the critic loves. In 1972, the production cost amounted to about German marks 52,000, corresponding to a unit price of Deutsche Mark 880. Weźmy za przykład przedmiot czy obiekt Krytyk się śmieje. W 1972 roku koszty produkcji wynosiły około 52 tysiące marek niemieckich, co odpowiadało cenie jednostkowej za sztukę w wysokości 880 marek. This was the production price of each piece. I to była cena produkcji jednej sztuki. In calculating the final retail price, the fabrication takes a quarter. Another quarter goes to the artist as his fee. The third is for the producer and the last for the retail seller. W kalkulowaniu ceny rynkowej jedna czwarta idzie nam koszty produkcji, kolejna jedna czwarta jest wynagrodzeniem dla artysty, kolejna ćwiartka dla producenta i wreszcie ostatnia dla detalisty. That's a multiple been fully fabricated industrially, including the denture, the base, and the inscription, the fabrication of the production tools alone would acquire Deutsche Mark 78,000. And if we add the purchase price of the electric toothbrush, we get a unique price of Deutsche Mark 120 with an addition of 1,000. Which would correspond to a purchase price of Deutsche Mark 480. I teraz jeszcze dodając do tego materiał potrzebny do produkcji 100 sztuk, to dodajemy dodatkowe 20 tysięcy marek na produkcję, a jeśli dodać jeszcze do tego cenę elektrycznej szczoteczki do zębów, to wtedy cena jednostkowa, którą, to znaczy jeśli dodać do tego szczoteczkę do zębów, którą kupujemy za 120 marek, to wtedy osiągamy cenę zakupu 480 marek. The final price of this unsigned and numbered multiple in an addition, let's say, of more than 5,000 could be dropped to Deutsche Mark 160. Teraz, aby obniżyć cenę, zwiększając nakład do 5000 egzemplarzy, to wtedy można obniżyć cenę jednostkową multipla do 160 marek niemieckich. Thus it would be comparable to a model multiple, the Brown Sixtant Shaver. I wtedy ta cena multipla byłaby porównywalna do golarki Browna Sixtant. However, according to my own experience in the field of the art market, particularly in the distribution of multiples, it is unlikely that more than 1,000 would be sold, even at this industrial price of only
German Mark 160. Jednak z mojego doświadczenia na rynku sztuki, a szczególnie w dystrybucji multipli, mogę powiedzieć, że jest mało prawdopodobne, aby udało się sprzedać 1000 sztuk nawet po tak niskiej cenie jak cena 160 marek. And despite the ideal distribution conditions, Hamilton is after all a world famous and highly valued artist. The producer would have to suffer a loss of 4000 unsold pieces. A pomijając już nawet, znaczy zakładając nawet idealne warunki dystrybucji, a Hamilton jest w końcu znanym światowym artystą i bardzo cenionym, to i tak producent straciłby na niesprzedanych sztukach około 4000, na niesprzedanych około 4000 obiektów. Gdybyśmy obniżyli cenę produkując 5000 zamiast 1000, to i tak uda się sprzedać 1000, czyli 4000 są jako strata z niesprzedanych multipli. Consequently, the edition was limited to 60 pieces and sold for at that time German marks 3600. Także po tych wszystkich kalkulacjach ostatecznie ograniczono 60 multipli zdecydowano się wyprodukować po 300 marek, 3000 marek niemieckich, przepraszam. Czyli ostatecznie 60 za 3000 sztuka zostało wyprodukowane. What do the museums do or the schools? A co robią muzea, co robią szkoły? Up to the present time, museums have not yet been furnished for the systematic collection of multiples. Jak dotąd muzea jeszcze nie są należycie wyposażone, by systematycznie kolekcjonować multiple. Records and videotapes can be attended to art libraries. For prints, there are graphic collections. The object as a unique work of art can become part of the sculpture department. But nobody feels responsible for the mass-produced object. Jeśli chodzi o nagrania i taśmy wideo, to można mieć do nich dostęp w bibliotekach artystycznych. Grafika i kolekcje grafik, kolekcje wydruków podobnie. Obiekty wyjątkowe jako dzieła sztuki stają się częścią na przykład działów rzeźby, ale na razie nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności za masowo produkowane przedmioty. And of course, if based on multiples, even the most recent development in art could be presented in a representative and authentic manner. I oczywiście, jeśli chodzi o same multiple, to nawet najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztuki można pokazywać w sposób reprezentatywny i autentyczny. In artistic movements such as Nouveau Realism, Kinetic, Pop Art, Happening, Fluxus, Minimal Art, Concept Art, many of the artist's essential ideas were only accomplished through multiplication. W takich ruchach artystycznych jak Nouveau Realism, sztuka kinetyczna, Pop Art, Happening, Fluxus, sztuka minimalna, konceptualna, wielu artystów, główne idee wielu artystów mogły zostać zrealizowane tylko w momencie multiplikacji. To był jakby warunek sine qua non. This abstinence on the part of museums has decisively contributed to the fact that even today multiples must, as a rule, be produced in smaller editions than artist books or artist records, even thought the costs of the technical development frequently correspond to those of the production of a book. I wobec takiej powściągliwości muzeów wyraźnie widać, że nawet dzisiaj zasadniczo multiple, aby były produkowane, muszą być produkowane w małych edycjach, chociaż w tej chwili są możliwości wyprodukowania ich po cenie takiej, która odpowiada też produkcji książki artystycznej. Then again, had the edition been larger, the final price could have been lower,
and the object reached a wider range of interested parties. The consequence could be a yet larger addition and even lower prices. I znowu, gdyby zwiększyć nakład, to wtedy cena ostateczna byłaby niższa, a obiekt mógłby dotrzeć do większej liczby zainteresowanych osób. I w konsekwencji znowu jeszcze zwiększona edycja pozwoliłaby osiągnąć jeszcze niższą cenę. In the catalog to the first specialized fair for multiple art, which, as I mentioned, took place in Berlin 1972, I touched upon this topic in a rather polemic way. This is a part of what I wrote. W katalogu do pierwszych specjalistycznych targów sztuki multiplikowanej, które, jak już mówiłem, miały miejsce w Berlinie w 1972 roku, dotknąłem pewnego zagadnienia w sposób polemiczny. Oto co powiedziałem, co napisałem wtedy w tym katalogu. Isn't it high time that museums began to document the development of modern art in the form of multiple originals and to carry out this documentation systematically in and with scientific precision? Czy nie jest już pora, żeby muzea zaczęły dokumentować rozwój sztuki w cudzysłowie nowoczesnej w formie oryginałów multipli i aby zaczęły prowadzić ich systematyczną dokumentację z precyzją potrzebną w przebadaniach naukowych? For many works it is already too late. Just think of Duchamp and many other central multiples, which from the very beginning had to be produced in editions that were too small. Dla wielu dzieł sztuki jest już niestety za późno. Pomyślmy choćby o Duchampie i wielu innych bardzo ważnych multiplach, które już od samego początku musiały być produkowane tylko w małym nakładzie, które faktycznie okazują się zbyt małe dzisiaj. Why have the museum employees not yet recognized the substantial merits of multiplicable art? Every museum could afford to offer a complete survey of contemporary movements, and this in any side wing. Dlaczego zatem pracownicy muzeów jeszcze nie rozpoznali najistotniejszych, najważniejszych zalet sztuki multiplikowanej? Każde muzeum stać byłoby na to, ażeby dokonać czy zaoferować kompletny przegląd współczesnych ruchów i w ten sposób też jakby znaleźć skrzydła działalności dla tego typu sztuki. Koniec cytatu. In connection with multiples, there was a lot of talk about a democratization of the art market, which may primarily mean taking part in decision making through acquisition, as in the book market. W związku z multiplami odbywało się wiele dyskusji na temat demokratyzacji rynku sztuki, co pierwotnie mogło oznaczać, co przede wszystkim może oznaczać udział w decyzjach, podejmowanych decyzjach dotyczących nabywania, tak jak to ma miejsce na rynku książki. Such acquisitions of art supposes low prices. Fluxus and Vizeversand carried out some successful experiments here. With these suppositions, the aesthetic process of democratization could start where the political ought to start in schools. Takie zakupy sztuki sugerują, czy zakładają niskie ceny. Ruch Fluxus i Vizeversand miały już nawet, zrobiły kilka udanych eksperymentów na tym polu. Z takimi więc założeniami proces estetyzacji, proces demokratyzacji estetyki mógłby się rozpocząć tam, gdzie z punktu widzenia politycznego powinien się rozpoczynać, to znaczy w szkołach. In parallel with school libraries or bibliothecas, schools could arrange artotecas in which pupils could borrow multiples and prints. Równolegle z bibliotekami szkolnymi szkoły mogłyby też prowadzić artoteki, gdzie uczniowie mogliby kupować po niskich cenach multiple i odbitki graficzne. Small exhibitions could be arranged,
where the pupils would have the opportunity to both follow the development of modern art and co-design. Można by organizować wystawy szkolne, gdzie uczniowie mieliby okazję zobaczyć, jak wygląda rozwój najnowszych kierunków sztuki i projektowania. I także sami je współprojektować, przepraszam. And of course, it is taken for granted that they could be shown and explained the new aesthetic developments just as they are explained in the most recent perceptions in natural science. I oczywistym jest, że w ten sposób można by też pokazywać i wyjaśniać uczniom tytuł, nie wiem, co to jest, Weekend. And prints, and I show you one series of an artist who made 5 prints based on a TV test image. I wydruki, grafiki, tutaj artysta, który zrobił 5 odbitek graficznych opartych na ekranie kontrolnym z telewizora. And the idea is to control the fascistic values in the daily TV program. Ideą jest kontrola wartości faszystowskich w codziennych programach telewizyjnych. Another 2 prints by Arthur Koepke. I 2 grafiki Artura Koepke. Or Sigmar Polke. Sigmar Polke. Another print portfolio, a smaller box, was done by Sigmar Polke in 68. Mniejsze portfolio, podobne do tamtego, zrobił Sigmar Polke w 68 roku. With altogether 14 prints. I tam wewnątrz było 14 grafik. With some examples of his poem series. I tutaj przykłady, i też przykłady jego serii poetyckich. And most recently, in relation to the Biennale of Cetinje Montenegro, which had a title Love It or Leave It. A tutaj jedna z ostatnich prac związana z Biennale w Montenegro, które miało tytuł Kochaj albo rzuć. We published a portfolio with altogether 30 artists, which represents the whole area of Balkan from Slovenia down to Turkey. Przygotowaliśmy portfolio, w którym mieściło się 30 artystów reprezentujących cały region bałkański, począwszy od Słowenii aż do Turcji. And even to Lebanon. A nawet sięgając po Liban. With artists from different generations, the older generation artists like Marina Abramović. Byli to artyści różnych pokoleń, ze starszego pokolenia była na przykład Marina Abramović. This is an etching. To jest... A Turkish artist who gave the portfolio the title. I artysta z Turcji, gdzie portfolio ma swój własny tytuł, czyli to właśnie tytuł, który nadał całości zbioru Kochaj albo rzuć. All these prints have the same size, 70 by 100 centimeters. Wszystkie odbitki mają ten sam wymiar, 70 na 100 centymetrów. A silk print by Bosnian artist Maja Bajewicz. Tu jest sitodruk artystki Maji Bajewicz z Bośni. Also fotografia. Tu jest odbitka, czy fotografiona. Sanja Ivekovic from Croatia. Sanja Ivekovic z Chorwacji. Sheila Kamrić, we have seen the work Bosnian Girl before. I tu praca Sheila Kamrić, widzieliśmy już jej pracę poprzednio pod tytułem Dziewczyna z Bośni. Also artist from Croatia. Artysta chorwacki. Szekspir z nami. Turkish artist Aydan Montezoglu. Artysta turecki Aydan Montezoglu. And Andri Sala from Albania. I praca bez tytułu artystki albańskiej. Thoughts on etching. To także jest akwaforta. Again a Turkish artist. Znów Turcja. And the most recent work published
is a portfolio with the Turkish artist Nazan Tur. I ostatnie z opublikowanych portfolio to jest to są prace artysty tureckiego Nazan Tur. So there are six etchings. Tam jest sześć akwafort. He went to different cities and he collected the graffitis that he saw in the streets. Praca powstała w sposób, że jeździł do różnych miast i zbierał graffiti, jakie tam napotykał. Then he from time to time makes performances when he then reproduces this, writes again these graffitis on the wall by spraying. Czasami sam robi performance, gdzie jakby sprayem w czasie performance'u na ścianach powiela te graffiti. And one slogan, one information on top of the other, until there is a complete unreadable field in I, one color. I jakby powtarza to, ten akt powielania napis na napisie, aż w końcu po prostu wszystko jest zamazane, kompletnie nieczytelne. So we invited him to do this in form of an etching, and we have here Ljubljana. I poprosiliśmy go, żeby zrobił to samo, ale w formie akwaforty, i tu właśnie mamy można powiedzieć graffiti w cudzysłowie z Lubliany. That's all he found in Vienna. To, co znalazł w Wiedniu. Stuttgart. Belgrade. Berlin. Milano. Well, this is just an earlier portfolio from the 60s, Graphic des kapitalistischen Realismus. It was the first portfolio with prints of those artists, Bremer, Oedeke, Luk, Polke, Richter and Fostel. To jedno z pierwszych portfolio artystów z lat 60. Pod tytułem Grafika realizmu kapitalistycznego i w tym portfolio są artyści, jakich nazwiska widać na ekranie. And this is an exhibition we shown in our place right now and have just opened it on last Friday. I to jest nasza najnowsza wystawa, otwarcie miało miejsce w ostatni piątek. And if your way brings you to Berlin, you are kindly invited to visit us. Także jak się Państwu zdarzy, że akurat będziecie mieli Państwo po drodze przez Berlin, to serdecznie zapraszam na tę wystawę. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu René Blokowi za wykład i interesujący pokaz. Wydaje mi się, że możemy teraz skorzystać z tej okazji i chwilę porozmawiać z panem René Blokiem. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie, dowiedzieć się tak, że można w tej chwili korzystać z tego. Mogę? Oczywiście. Proszę. Ja mam takie, znaczy taką, nie pytanie, tylko może taką refleksję dotyczącą właśnie historii Multipli, która w Polsce nie jest tak, znaczy multiple nie są czymś tak powszechnym, jak w pewnej świadomości sztuki zachodniej. I teraz proweniencja jakby produkcji tych multipli wynikała z powstającego rynku sztuki, czy to była reakcja na pewne sprawy związane jakby, tak jak mówił Pan, z tą demokratyzacją? I think if we go back to the beginning to artists like Duchamp and Ray, it was just to finding a new form of aesthetic and the ready-made, and it was obvious as these were industrial products, they existed in thousands of exemplars. And that's what I mean with the example of when I showed the boys' work, the bus with the sledges, and the multiple with the sledges. Of course, the bus with the sledges
only one person can buy, and it's a huge work. That means one needs a place for that, or a museum can buy it. Well, the multiple, everybody, in theory, everybody can buy with a price of 300 marks. Everybody can buy. I tak jak pokazywałem pracę Boyce'a, z jednej strony był autobus z saniami, jako jeden obiekt i wiele pomniejszych podobiektów, a z drugiej strony już same multiple boyce'owskich sań za cenę 300 marek za sztukę, to wiadomo, że nie każdy kupi ten autobus, bo choćby powstaje kwestia, gdzie to trzymać, prawda, miejsca. A o wiele łatwiej jest kupić pojedyncze, tanie, relatywnie tanie sanie. So this shows the democratization, that art is not only for the wealthy people, but that in fact everybody can. I to jakby odzwierciedla demokratyzację, że sztuka nie jest tylko dla bogatych, ale tak naprawdę stać na nią każdego. It was even by the idea more consequently attempted by the Fluxus Unlimited Editions or by the Vizeversand Unlimited Editions, where a little work of art had a price like a book with 8 marks, so that shows that 20,000 people had bought this little multiple by Boyce. I to jakby jeszcze mocniej zostało pociągnięte przez Fluxus i Werkwesan, gdzie dążenie było takie, żeby te multiple były za cenę odpowiadającą książce, cenie taniej książki. No i skończyło się na tym, że właśnie kupiono 20 tysięcy multipli Josepha Boyce'a. And because it was the artist's demand to open the market for democratization in a way, the galleries had to follow this idea, and that happened mainly in the 60s, 70s, that many galleries supported the artist in the production of those multiples. A ponieważ było to jakby potrzebą artystów, żeby dokonać demokratyzacji rynku, to siłą rzeczy galerie musiały jakby otworzyć się na tego typu działanie. Right. Czyli z tego wynika, że to było jednak takie wyjście artystów, prawda? It was the artist. Tak, najpierw artyści, a dopiero później galerie jakby musiały pójść za tym trybem myślenia. Ja mam pytanie z tą pracą, taką właściwie szafką z tymi szufladkami, w których były i Boyce, i inni artyści zrobili swoje prace. Ile egzemplarzy powstało i ile kosztował jeden egzemplarz? Szafka jest jedna, nie? Szafa jest jedna. Well, this was published in edition of 20 and additional 10 for artists. So altogether 30. Nakład wynosił 20 sztuk plus 10 dla artystów, czyli w całości 30. I think the price at that time was 800 marks. W tamtym czasie cena za sztukę wynosiła 800 marek. No, today it's probably 75,000 euros. Dzisiaj 75 tysięcy euro. Czy ja mogę zapytać o tą wystawę, która ma mieć miejsce tej jesieni? Może pan zdradzić, czy jacyś jeszcze inni artyści, oprócz tych, którym dzisiaj zostały, to zostali wystawieni, będą względnie nie w tej wystawie, tylko przez te ograniczenie czasowe, tylko tego wykładu, który próbują? Yes. No, it's mainly the ones we talk about. That means our production, our old production is 45 years old, and we will make for the first time a retrospective exhibition of all the multiples we have produced during that time, multiples and prints.
To będą głównie nasi artyści, bo to jest właśnie jakby 25-lecie naszej działalności, więc będziemy pokazywać tych, którzy przez naszą galerię się przewijali. Także to będą ci, o których głównie mówiłem. Mam pytanie, czy generalnie multiplikacja, produkcja nie doprowadziła dzisiaj do inflacji posiadania dzieła sztuki? Powiem, bowiem często spotykamy się z taką sytuacją, na przykład rysunki czy grafiki Salvadora Dali są sprzedawane w ilości 5-10 tysięcy sztuk. W gruncie rzeczy czasami nie wiadomo, czy one są prawdziwe, czy nie jest to produkcja uboczna. To samo dotyczy właściwie bardzo często sytuacji, kiedy artysta powie, że ten czas, który spędza na produkowaniu, multiplikowaniu swoich prac, poświęcę na pracę jednostkową. I co? I w związku z tym pytanie, czy nie doszło do dewaluacji, tak? Generalnie tak. So basically, is all of this not the reason for the devaluation of the motion of the world of life, or heavy development, just so much? Well, we speak, in your case, in general of multiplication. Generalnie mówimy tu, o czym Pan mówi, to jest multiplikacja. Generalnie about multiplication. The classical multiple is a three-dimensional object. Klasyczne multiple to jest obiekt trójwymiarowy. Which I would say unfortunately, and I try to explain this, is still only in limited editions possible. I tak jak starałem się podkreślić, te klasyczne multiple jest z reguły ograniczone też jakby możliwościami oprócz innych rzeczy produkcyjnymi. Because industrial production process would be too expensive for work of art. Bo proces produkcji przemysłowej okazuje się zbyt kosztowny na produkcji dzieła sztuki, to o czym mówiliśmy. Nie, to jest jasne, że on the other hand we have printmaking. Z drugiej strony jednak mamy powielanie grafiki. Czy and the print machine can print 100 or 10,000 or 100,000. It doesn't matter, it's just a question of paper. Maszyna drukarska może zrobić 5, 50, 5 tysięcy albo 50 tysięcy kopii, to jest tylko kwestia po prostu. And if there is a demand, if there are 10,000 people who like to have a work of Dalí, a jeśli teraz jest popyt i powiedzmy 10 tysięcy osób chce mieć pracę Dalego, with the signature of the artist, z podpisem artysty, so it's a bit more expensive than a poster without a signature, to wtedy jest droższe niż na przykład praca bez podpisu. But I think it's still wonderful because these people are somehow interested in Dalí, in the work of an artist. Ale myślę, że to ciągle jest wspaniała sytuacja, bo ciągle są ludzie, których interesuje Dalí, którzy się interesują jego pracami. And they're personally probably quite happy because this work has a signature of the artist. A jakiś tam właściciel, osoba na pewno będzie szczęśliwa, bo widnieje na pracy podpis artysty. So I have nothing against this. I see it positive. Dla mnie jest, nie mam nic przeciwko, dla mnie jest to zjawisko pozytywne. Dla mnie muszę powiedzieć negatywne. Ja jeszcze dam przykład sytuacji następującej w muzeach, na przykład niemieckich. To powoduje, może nie multiplikowanie, ale jednak multiplikowanie jednak w jakimś stopniu tak. Otóż wchodzimy czy w Stuttgarcie, czy w Berlinie, czy w Düsseldorfie, bardzo często widzimy te same prace. Nie mówię o grafikach, mówię w ogóle o pracach, no Warhola widzimy to samo, Zermayera to samo, Boyce'a bardzo często to samo właściwie. Czy to
czym właśnie nie doprowadza do pewnej dewaluacji oglądania czy zbiorów muzealnych. Well, yes, that's right. No, that's not right. First of all, you see different works of them. You do not see the same. You see the same names. You see Rembrandt in Madrid. You see Rembrandt in London. You see Rembrandt in Berlin. I don't know if you see Rembrandt in Warsaw. I hope so. And it's wonderful that you can... Not the same works. But that's the same. They are not the same works of Beuys in those museums or of Warhol. They are different works. Different artists, same artist, but different works. Goś mówi, że to, co widzimy w różnych muzeach, to nie są te same prace, ale na pewno te same nazwiska. Czyli jakby w każdym muzeum jest praca, inna praca podpisana tym samym nazwiskiem. And multiplication also means the distribution of certain ideas, certain works which are multiplied can be seen in different places of the world. A multiplikacja oznacza też jakby właśnie powielanie niektórych prac czy niektórych idei, które później można napotkać w różnych miejscach na świecie. And why should people in Sydney or Tokyo in Los Angeles not see the same work as we see in Cologne or Berlin? Dlaczego ludzie w Sydney, czy w Tokio, czy w Los Angeles nie mieliby oglądać tej samej pracy, jaką my możemy oglądać w Berlinie? Rzecz właśnie polega na tym, żeby nie zobaczyć w Warszawie tego samego, co widzę w Berlinie. Czy potem widzę w Stuttgarcie, czy znowu widzę w Nowym Jorku. I niestety bardzo często jednak wielu artystów poprzez multiplikację spowodowane jest to, że widzimy te same prace. Bo przecież można dać przykłady, nie chcę w tej chwili wyciągać dokładnie. Ja rozumiem ideę multiplikacji i generalnie uważam, że jest bardzo interesująca. Yeah, that's what I mean with the sledge of boys. To come back to this example, there are edition of 50. That means at the end, in 50 places in the world, you can see this work. Only in 50 places. Only in 50. Tak, i tak na przykład miało to miejsce z sceniami Boysa, które zostały powielone, ale edycja jest ograniczona do 50 sztuk, także no faktycznie można sanki obejrzeć w 50 miejscach na świecie. Dzisiaj widzi demokratyzację rynku sztuki. Dzisiaj. W stosunku do tego, do tej idei, która powstała wtedy w latach 60. When I would say these ideas are still around. Powiedziałbym, że te pomysły ciągle krążą wśród nas. And they exist parallel to all the other ideas and possibilities. I istnieją równolegle do innych, starszych idei czy możliwości. So the artists still producing works in the concept of multiple. Także artyści ciągle tworzący pracę zgodnie z koncepcją multiplikacji czy multipla. That means from those works there is no original, no unikat. Co oznacza, że spośród tych stworzonych prac o żadnej nie można powiedzieć, że ta jest oryginałem czy ta jest unikatem. They exist only in the multiplied form. One istnieją tylko w formie zmultiplikowanej. They are not reproduction of another idea of the artist. Nie są reprodukcją innego pomysłu artysty. And of course there is a big market still for originals, unique arts, because artists are producing paintings, sculptures and original
unique work of art. So both exist parallel to each other. A z drugiej strony ciągle jest wielki rynek na prace unikatowe, ponieważ ciągle artyści malują czy rzeźbią pojedyncze, niepowtarzalne dzieła sztuki i na takie też jest rynek. So with multiples I'm not interested in this field of an idea of reproduction. It has to be a work in itself. Także w przypadku multipli nie należy tutaj myśleć o idei reprodukcji, ponieważ multiple musi istnieć jako niezależne, jako samo niezależne dzieło. Pytanie o przyszłość multipli na przykład za 50 lat. Well, I think the multiple is part of the concept of visual art since the last 50 years and it will continue to be, it will exist in the future. It is depending on the artist how intensive they think in those genres. Koncepcja, idea multipla towarzyszy nam już od 50 lat i myślę, że dalej będzie nam towarzyszyć. Jak się będzie rozwijać, to już zależy konkretnie od artystów. But of course I have no vision of the future of multiples. I had in 72 a dream of the future of multiples, but I have no vision now of the future, as I have no vision of the future of painting. Oczywiście nie mam żadnej wizji przyszłości multipli. Owszem, w 72 roku miałem sen na temat, co się będzie działo z multiplami, ale to był tylko sen, natomiast nie była to wizja. Podobnie tak jak nie mam wizji tego, co się będzie działo z malarstwem. Spytałam o to, bo multiple wydają mi się bardzo bliskie życiu codziennemu. That is the title of this morning. To create is divine, to multiply is human. A to jest właśnie tytuł, który dzisiaj rano został Państwu podany. Tworzyć jest rzeczą boską, a multiplikować ludzką. I have noticed Anna Jeffco's work. Could you say why? Don't you like it? Or Which work you mean? Jeff Koons. I haven't noticed any work by him at your lecture. Don't you like him or you just decide to don't put it? But you ask generally about Jeff Koons? Jeff Koons. In general, as an artist. Not a well known. Oh, yeah. Oh, do you have a piece of some of pieces, work? Yeah. A piece of her, uh-huh. Yeah, pieces. You have pieces of Jeff. Well, multiples. Yeah. Puppy. Fantastic. Szczeniaczek jako multiple. Why haven't you put it in your lecture? Dlaczego pan nie zmiankował pusty? You don't have it. Well, to answer your question, Jeff Koons is one of the 200 artists I like that I have not put into this lecture. Okay. Aby Państwu panu odpowiedzieć, Jeff Koons jest jednym mniej więcej z 200 artystów, których nie umieściłem w swoim wykładzie. I know him since he was student in New York, because he used to come to my gallery in New York. Znam go od czasu, kiedy studiował w Nowym Jorku, ponieważ przychodził do mojej nowojorskiej galerii. Jeszcze nie została zmultiplikowana. Możemy spróbować. Jeszcze nie ma na stronie internetowej.
Może my to spróbujemy zmultiplikować później. Jako zeszyt. Well, I think when we publish the catalog in the fall, part of this lecture will be in the catalog. Myślę, że część z tego wykładu na pewno znajdzie się w katalogu planowanej wystawy jesiennej. A jeszcze bym, może teraz trochę z innej strony, zapytał Pana tą działalność kuratorską, bardzo rozległą, która z wystaw, którą Pan robił, jest według Pana taką najbardziej reprezentatywną dla Pana działalności kuratorskiej? I never ask me this question, what is, because many projects are so different that it's difficult to compare and to say what is most typical. Takich pytań proszę nie zadawać, bo jest to bardzo trudne, ponieważ rozmaite projekty, przedsięwzięcia są tak różne jedno od drugiego, że trudno je nawet porównywać. I see. Well, I think what I showed you today is mainly European-based art. There is no Australian, New Zealand, and so periphery, a few Turkish periphery. No, that's one thing. I became very interesting in the randoms. I was never interested in the mainstream